22 lipca 2011 roku Anders Breivik na norweskiej wyspie Utøya zamordował 69 członków młodzieżówki Norweskiej Partii Pracy. Światowe media skupione na sprawie przez wiele dni ukazywały go jednomyślnie jako odrażającego potwora. Jednakże po ogłoszeniu tej sprawy osadzony w areszcie Breivik zaczął otrzymywać mnóstwo listów miłosnych od różnych kobiet. Nie znały go wcześniej, ale zakochały się w nim po masowym mordzie, jakiego dokonał. Breivik nie był jednak pierwszym ani jedynym kryminalistą, który zwrócił na siebie tego rodzaju uwagę. Zjawisko osób podziwiających psychopatów oraz fanek seryjnych zabójców jest równie stare jak oni sami. Oczekujący na śmierć seryjny morderca Ted Bundy otrzymywał po 200 listów miłosnych dziennie. Richarda Ramireza, skazanego za 60 przestępstw, w tym brutalne morderstwa i napaść na tle seksualnym, według służb więziennych co tydzień odwiedzało od 8 do 10 kobiet. Doreen Leoy, dziennikarka z tytułem magistra literatury i IQ 152, postanowiła go nawet poślubić. Adoratorki otaczały niemal każdego sławnego przestępcę. W jaki jednak sposób wyjaśnić to zjawisko? Dlaczego niektóre kobiety zakochują się w psychopatach bądź w przerażających kryminalistach, od których wszyscy inni uciekają? Najprostszym wytłumaczeniem byłoby uznanie, że kobiety te muszą być zaburzone, nieatrakcyjne, niezdolne do znalezienia miłości lub niemoralne. Jednak praktyka nie potwierdza tych teorii. Jak stwierdził R.J. Parker w książce Serial Killer Groupies, większość fanek seryjnych morderców to atrakcyjne i wykształcone kobiety, w niektórych przypadkach pracujące w organach ścigania lub zajmujące się psychologią. To z kolei zaczyna zbliżać nas do obrazu Jokera i Harley Quinn, która to, będąc do szaleństwa zakochaną w obłąkanym klaunie, stanowi klasyczny wręcz przykład tego niezwykłego zjawiska. Odcinek powstał we współpracy z blogiem Gotham w deszczu. Przed omówieniem Harley Quinn bardzo ważne jest, aby zrozumieć postać samego Jokera. Psychopatia to trwałe zaburzenie osobowości charakteryzujące się dwoma elementami: niezdolnością tworzenia głębszych relacji z innymi oraz obniżonym odczuwaniem lęku. Pięć kluczowych cech osobowości Jokera – okrucieństwo, wysoka inteligencja, umiejętność manipulowania ludźmi, brak lęku i narcyzm – to typowe oznaki psychopatii. Jednak w jego przypadku są one podniesione do ekstremalnego poziomu, czyniąc z niego niejako superpsychopatę. Joker wykazuje silną skłonność do okrucieństwa sugerującą sadyzm. Torturowanie psychiczne i fizyczne ofiar nie tylko sprawia mu widoczną radość, ale jest także ważnym elementem poczucia absolutnej władzy nad ofiarą. Jego ofiary często zmuszane są do znoszenia bólu i upokorzenia bez żadnej możliwości obrony. To bardzo ważna kwestia, która pozwala zrozumieć, dlaczego Joker zdecydował się zawrzeć relację z Quinn. Nie chodzi mu o miłość, lecz właśnie o władzę i kontrolę. Właśnie dlatego Joker tak często ją krzywdzi. Potwierdza tym swoją dominację, traktując ją jako zabawkę, z którą w każdej chwili może zrobić co zechce. Druga cecha osobowości psychopatycznej, wysoka inteligencja, czyni z Jokera prawdziwego geniusza zbrodni. Nie tylko niejednokrotnie potrafi on przechytrzyć Batmana, ale także wykazuje się niebywałą kreatywnością i wyobraźnią. Wielu psychopatów niebędących mordercami to pewni siebie ludzie odnoszący sukcesy w takich dziedzinach jak telewizja, nauka, polityka czy biznes. Sukces jest także uważany za oznakę męskości, władzy i kontroli, w rezultacie przyciągając innych, w tym kobiety. Wysoka inteligencja wiąże się także z umiejętnością manipulowania ludźmi. Psychopaci są charyzmatyczni i posiadają powierzchowny urok. Są często zabawni, elokwentni i przekonujący. Wielu seryjnych morderców wabi swoje ofiary nie siłą, ale kokieterią i urokiem osobistym. Joker opanował tę umiejętność w tak doskonałym stopniu, że dysponuje magnetyczną wręcz charyzmą, dzięki której z łatwością przeciąga na swoją stronę innych przestępców, a nawet protagonistów. Jego interakcja z Harleen Quinzel, która stanie się ostatecznie Harley Quinn, stanowi tego doskonały przykład. Psychopaci są bardzo egocentryczni i mają zawyżone poczucie własnej wartości. Są pewni siebie, aroganccy i zuchwali. Uważają, że świat wokół istnieje po to, aby zaspokajać ich potrzeby. Z perspektywy psychoanalitycznej, narcyzm to najważniejszy element psychopatii, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju tego zaburzenia psychicznego. Stanowi on także dla psychopaty o największej korzyści w związku. Osoba z obsesją na jego punkcie będzie zaspokajać jego pragnienia i konieczność bycia podziwianym. Joker odczuwa tę potrzebę, a Harley doskonale wywiązuje się z tej roli.
Mając to na uwadze, możemy przejść do samej Harley Quinn. Katrin Ramsland, profesor psychologii sądowej DeSales University, podaje szereg przyczyn, dla których pewne kobiety decydują się na związek z kryminalistą. Pierwsza to fakt, że w oczach tych kobiet morderca jest skrzywdzonym, małym chłopcem, którym pragną się zaopiekować. Relacja Harley z Jokerem stanowi doskonały tego przykład. Gdy po raz pierwszy się spotykają, Harley, jeszcze jako psychiatra w azylu Arkham, wysłuchuje wspomnień Jokera z dzieciństwa, związanych z ojcem alkoholikiem, wizytą w cyrku, próbie rozśmieszenia rodzica i jego brutalnej reakcji. Dr. Quinzel przestaje postrzegać Jokera jako pacjenta, szalonego mordercę. Od tej pory jest dla niej skrzywdzonym 7-letnim chłopcem, którego powinna ukochać i uzdrowić. Drugą przyczyną, na którą wskazuje Ramsland, jest fakt, że kobiety pragną części uwagi mediów, którą skupiają na sobie słynni mordercy. Nie licząc pojedynczych wyjątków, kobiety zakochane w zbrodniarzach to niemal zawsze przeciętne, nieznane osoby, których obiektem pożądania jest gwiazda mediów. Stają się one potem często na swój sposób sławne, sprzedając prawa do książek lub filmów, aby podzielić się doświadczeniami z publiką. Często jednak zainteresowanie miłośniczką seryjnego mordercy przemija równie szybko, co fascynacja nim samym. Jest to motywacja, którą można dostrzec również w komiksie Mad Love. Gdy dr Quinzel rozpoczyna swój pierwszy dzień stażu w azylu Arkham, jej zamiary są jednoznaczne. Pracuje w tym miejscu, ponieważ wierzy, że odkrycie tajemnic słynnych przestępców przyniesie jej sławę. Trzecią przyczyną według Ramsland jest przekonanie kobiety, że jej czysta miłość może zmienić mordercę i uczynić z niego dobrego człowieka. Tego rodzaju misjonarskie podejście może się wydawać uczciwe i altruistyczne. Nie jest to jednak koniecznie prawda. W rzeczywistości może chodzić o poczucie samostanowienia i kontroli. Jeżeli tym kobietom uda się zmienić morderców w dobrych ludzi, oznacza to, że to one mają nad nimi władzę i potrafią dokonywać niezwykłych czynów. Mogłoby się wydawać, że Harley Quinn nie kieruje się tym motywem. W różnych odmianach i różnych opowieściach pomaga mu przecież w popełnianiu przestępstw. Jednak jej dwie sceny fantazji we wspomnianym komiksie przedstawiają sielankowy związek z Jokerem, założenie rodziny i urodzenie dzieci, co sugerowałoby, że w głębi duszy Harley może jednak marzyć o zupełnie innym życiu z całkowicie odmiennym Jokerem. Co jednak istotne, niezależnie od jej intencji, postawa Harley Quinn prawdopodobnie nie byłaby tak intensywna, gdyby nie doskonała psychologiczna manipulacja Jokera. W roku 2008 badaczki Sandra Brown oraz Liane Lidom opublikowały książkę pod tytułem Women Who Love Psychopaths. Zawiera ona opisy doświadczeń wielu kobiet w związkach z psychopatycznymi mężczyznami i ma na celu służyć jako przewodnik dla osób w tego rodzaju relacji. I tak się składa, że wiele z opisanych w niej technik manipulacji można odnaleźć w relacji Jokera z Harley Quinn. Szczególnie ważny jest pierwszy etap związku, zwany przez Brown i Lidom procesem wabienia. Wiele kobiet postrzega początek relacji z psychopatycznym mężczyzną jako okres bardzo silnych, pozytywnych emocji. Psychopata jest wtedy czarującym i angażującym rozmówcą. Wnikliwym, zabawnym, jest duszą towarzystwa, entuzjastycznym, intensywnym i wrażliwym. Tak samo można opisać Jokera na pierwszym etapie relacji z dr Quinzel. Jeszcze przed pierwszym spotkaniem wręcza jej róże z uwodzicielskim liścikiem. W trakcie spotkania wyznaje, że jej imię sprawia, że się uśmiecha i że jest ona kimś, kto zechciałby wysłuchać jego tajemnic. W trakcie sesji jest zawsze miły, czarujący, wyrozumiały i zabawny. Na tym etapie Joker nigdy nie okazuje agresji, brutalności ani wściekłości i nie robi niczego, co mogłoby budzić lęk. To zachowanie jednak całkowicie różni się od reszty ich relacji. Psychopaci posiadają wyjątkową umiejętność manipulowania ludźmi, dostrzegania i kontrolowania ich emocji, a także potrafią doskonale wyczuć, co i kiedy należy powiedzieć lub zrobić. Dlatego właśnie wiele kobiet na tym etapie ma poczucie synchronizacji, wrażenie, że partner doskonale się z nimi zgrywa i świetnie się z nim rozmawia. Psychopaci wiedzą dokładnie, jak zrobić dobre wrażenie i sprawić, że kobieta czuje się doceniona i zrozumiana. Niemal podręcznikowy tego przykład znajdujemy w scenie, gdy Harley Quinzel ostatecznie sama kładzie się na kozetce i wyznaje Jokerowi, że go kocha. Szalone, co nie? Mówi. Nieprawda, odpowiada Joker. Jako zaangażowana, skupiona na karierze młoda kobieta, uznałaś, że musisz odciąć się od wszelkiej zabawy. To naturalne, że pociąga cię mężczyzna, który potrafi cię na nowo rozśmieszyć. Wiedziałam, że zrozumiesz, odpowiada wesoło Harley. Jedną z klasycznych sztuczek psychopatycznych mężczyzn jest wykorzystanie silnej empatii kobiety w celu wywołania współczucia lub pobudzenia macierzyńskich instynktów za pomocą prawdziwej lub fałszywej historii o ich przeszłości i relacjach.
Najczęściej dotyczy ona trudnego dzieciństwa psychopaty lub znęcania się rodziców. Brown i Lidom przywołują wyznanie jednej z kobiet dotyczące psychopaty. Opowiedział mi o porzuceniu przez matkę, śmierci ojca, znęcaniu się nad nim w dzieciństwie i molestowaniu. Płakałam nad małym chłopcem, który pragnął miłości i troski, których nie otrzymał. Był bardzo wrażliwy, jak dziecko, cichy i zraniony. Przykład przytoczony w książce jest niezwykle podobny do reakcji Quinzel na historię Jokera o cyrku. Choć jak wspomina później Batman, jest to jedynie narzędzie manipulacji, gdyż Joker raz za razem opowiada inne historie swojego życia, w zależności od tego, do kogo chce trafić. Na późniejszym etapie związku, gdy psychopata nie jest już w stanie podtrzymywać swojego pozytywnego wizerunku, jego manipulacje stają się bardziej wyrafinowane, ale również brutalniejsze. Opiera się na ciągłych zmianach, które mają na celu zdezorientować partnerkę. Psychopata potrafi być w jednej chwili czuły i wrażliwy, w innej brutalny i agresywny. Joker często traktuje Harley bardzo ostro, ale bywa, że wystarczy róża i liścik, aby zapomniała o wszystkich bolesnych chwilach. I powtarza się to wielokrotnie. Kobiety znajdujące się w tego rodzaju związkach naznaczonych przemocą pragną akceptacji pomimo okrucieństwa. Wierzą, że nie wszystko stracone, że psychopatyczny partner naprawdę je kocha. Szukają dowodów miłości i wszędzie widzą jej znaki. Wmawiają sobie, że ich cierpienie nie było na próżno, ponieważ te niewielkie oznaki im wystarczają. Psychopatyczni mężczyźni zdają sobie z tego sprawę i potrafią utrzymywać kobietę w tym stanie przez lata. Właśnie dlatego tak trudno jest im go opuścić. Brown i Lidom analizują jeszcze jedną ważną kwestię. To, jak osobowość kobiety wpływa na jej pragnienie związania się z psychopatą. Powszechne przekonanie, że kobiety w relacji z psychopatami muszą być słabe, niepewne siebie i zależne, nie jest w ogóle zgodne z rzeczywistością. Jak podkreśla Sandra Brown, kobiety, z którymi pracowałam, są towarzyskie i pewne siebie. Większość z nich jest doskonale wykształcona. Zdaniem autorek kluczową rolę pełni tu wysoki ekstrawertyzm, ich przyjazne, otwarte i energiczne nastawienie do świata zewnętrznego. Jako pewna siebie, rezolutna i zaradna psychoterapeutka Harleen Quinzel doskonale pasuje do tego wzoru. Ekstrawertyczne kobiety wykazują także wysoką skłonność do współpracy. Charakteryzują się otwartością, empatią i altruizmem. Dzięki temu odnoszą sukcesy w zawodach wymagających wielu interakcji i współpracy z innymi. Sprawia to jednak również, że są bardziej podatne na manipulacje. Często chętnie słuchają, wspierają i chronią psychopatycznych mężczyzn, co ci bez skrupułów wyzyskują. Żerując na wrażliwości i empatii kobiety, czynią z zaangażowania w relacje skuteczne narzędzie kontroli i manipulacji. W efekcie czego zakochane w takich mężczyznach kobiety cechuje często wysoki poziom lojalności i zaufania, co potrafi prowadzić nawet do ignorowania oczywistych faktów i wmawiania sobie, że ich partnery nie są tacy źli, że to już ostatni raz, że on na pewno się zmieni. Starają się pozostać wierne za wszelką możliwą cenę, z czego psychopata doskonale zdaje sobie sprawę, co tworzy samonapędzający się duet. Osoby, która nie ma żadnych zahamowań, z osobą, która nie potrafi powiedzieć nie. Odcinek powstał na podstawie artykułu Harley Quinn, narzeczona potwora, autorstwa Michała Siromskiego. W całości możecie przeczytać go na stronie Gotham w deszczu, do której link znajdziecie w opisie. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.